Cześć wszystkim, witajcie ponownie w kolejnej części mojego filmiku z zakupami. Poprzednią część kosmetyczną możecie zobaczyć, tutaj będziecie mały link. Jeżeli nie widzieliście tego filmiku, to serdecznie zapraszam. A w tej części pokażę Wam moje zakupy ubraniowe, akcesoria i taki tam. Więc pierwszą rzeczą, którą Wam pokażę, są buty. Buty, które sobie wreszcie kupiłam. Mówiłam Wam chyba 100 razy, że muszę sobie kupić właśnie buty na wiosnę, na lato. I sobie kupiłam gdzie? Oczywiście w Cetyce. Kupiłam sobie szpilki. Szpilki czarne, przepiękne. Może ja Wam pokażę tak jednego bucika. Obcas jest dosyć wysoki, ale nie jest aż tak wysoki, żebym nie umiała w nim chodzić. Jest bardzo stabilny i przede wszystkim nogi mnie absolutnie w nich nie bolą. Dopiero po 10 godzinach czuję, że chodzę w szpilkach, ale nie jest to takie odczucie, że po prostu marzę o tym, żeby zdjąć tego buta z siebie. Absolutnie nie. Są bardzo seksowne, bardzo takie wygodne. Ładnie leżą na nodze, ładnie noga wygląda w nich i jeszcze do tego mają koturny. Więc no, wysokość obcasa nie jest aż tak odczuwalna. I są z takiego materiału, możecie zobaczyć, zaraz Wam zrobię przybliżenie. I buciki są z takiego materiału, z takiego zamszu, troszeczkę takiego świecącego jakby, z takimi lamówkami, wstawkami srebrnymi. Przepięknie leżą na nodze, przepięknie wyglądają, naprawdę czuję się w nich bardzo kobieco, bardzo tak seksownie. Naprawdę pasują praktycznie do wszystkiego. Są śliczne i strasznie mi się podobały. I one kosztowały mnie około 100 zł, już dokładnie nie pamiętam, ale albo 99, albo 139, bo oglądałam dwie pary i właśnie które z nich kupiłam, tylko nie pamiętam ceny dokładnie. Więc one wyglądają tak naprawdę przepiękne i bardzo wygodne. A więc kolejna rzecz, jaką sobie kupiłam, jest torebka. Możecie się ze mnie śmiać, że kupuję sobie właśnie torebki i buty w Cetyce, ale naprawdę lubię tam kupować. Mają bardzo fajne modele, bardzo ładne właśnie torebki, buty. I jeżeli chodzi o jakość, to wcale nie jest jakaś kiepska. Do tej pory mam bardzo dużo torebek właśnie z Cetyce i są w niezmienionym stanie. Więc kupiłam sobie torebkę również w tym samym sklepie. Ona wygląda tak, ona jest bardzo podobna do tej takiej sławnej torebki z Zary. Ma bardzo podobny kolor nawet. I to jest kolor taki, jakby to powiedzieć, taki toffee, lekko brązowy. Ona jest lakierkowana, jak możecie zauważyć. Jest bardzo duża, właśnie bardzo podobna do tamtej torebki z Zary, która pewnie kosztuje dużo, dużo więcej. A ta kosztuje 129 zł. Bardzo mi się podoba, świetna jest naprawdę. Tak jak widzicie, ona ma tutaj takie zapięcie i tutaj ma zapięcie jeszcze na suwak, więc nikt nam tutaj nie zajrzy do niej. Naprawdę bardzo fajna, strasznie mi się spodobała i musiałam ją oczywiście kupić. I tak jak widzicie, może ja tutaj ją pokażę na żywo. Ona wygląda tak. Jest naprawdę bardzo duża, bardzo dużo się w nią zmieści rzeczy. Na upartego nawet laptop wejdzie. Więc jeżeli chodzi o torebkę, to tyle. Kolejnym sklepem, jaki odwiedziłam teraz, jeżeli mówię o Zarze, to powiem Wam teraz, co kupiłam sobie w Zarze. Kupiłam sobie jedną rzecz. Ja w tym sklepie za dużo rzeczy nie kupuję. Mam z Zary mam kilka bluzek, mam płaszcz. Naprawdę bardzo dobrej jakości są te rzeczy. Ale przede wszystkim mam bluzki takie na ramionczka, takie topy. I mam chyba wszystkie kolory. I mam czarny, granatowy, czerwony, biały, ekri i teraz sobie kupiłam jeszcze taki przepiękny, kobaltowy właśnie kolor niebieski. One kosztują 49,90 zł, więc one są dosyć drogie, ale jeżeli chodzi o ten materiał, materiał jest inny niż w takich zwykłych bluzkach, właśnie takich na ramionczkach. On jest bardzo rozciągliwy, ma bardzo dużo lajkry w sobie i naprawdę jest świetne. Ja mam te bluzki jakieś, nie wiem, półtorej roku i one dalej są w takim stanie, jak zakupiłam je. Po prostu nawet kolor nie zmieniły, więc to tak. I ona ma takie ramionczka troszeczkę grubsze niż te takie zwykłe właśnie bluzeczki na ramionczka. Wygląda tak. Bardzo fajna, bardzo ją polecam do zakupienia. I tutaj od spodu ma jeszcze taki dodatkowy kawałek materiału podtrzymujący, tutaj zasłaniający biust. Więc to tak wygląda. Więc jeżeli chodzi o Zarę, to na to tyle. I kolejnym sklepem, który odwiedziłam, był H&M. I tutaj sobie kupiłam trzy rzeczy.
Pierwszą z nich jest spódniczka. Spódniczka wygląda tak. Ona jest nie biała, tylko taka ekri, przełamana taka biel. I ona jest, ja wiem, do połowy uda, można powiedzieć, troszeczkę przed kolano, więc jest dosyć krótka, to jest taka miniówka jakby. Ale na lato będzie naprawdę świetna. I tak jak widzicie, ona ma taką koronkę. Jest uszyta z kilku warstw. Z tyłu ma suwaczek. Naprawdę bardzo fajna i ona była dosyć droga, bo ona kosztowała 79 zł i 90 groszy. Ale ja nie mam spódniczek zbyt wiele, a ta mi się naprawdę bardzo podobała, więc ją sobie kupiłam. I kolejną rzeczą są dwie takie bluzki. Ja mam naprawdę niedobór bluzek, ja mam dużo spodni, mam dużo jakichś takich narzutek różnych, nie wiem, innych rzeczy, a bluzek mam naprawdę mało, jeżeli chodzi o takie zwykłe bluzki, takie z rękawkiem, bo na ramionczka też mam dużo. Więc kupiłam sobie taką bluzkę w takim kolorze oliwkowym khaki. Ona jest taka zwykła, tylko że ma materiał taki dość mocno prześwitujący, więc może tam coś będzie widać, niestety, jakiś stanik czy coś. Ale jeżeli chodzi o upały, o lato, to mi to absolutnie nie przeszkadza. Można założyć jakiś cielisty stanik pod spód, więc to też nie będzie dużo widać. I ona ma właśnie taki delikatny, taki lejący materiał, fajną taką kieszonkę. I ona jest taka prosta, zwykła i na rękawkach ma takie fajne jakby koraliki, również w kolorze zielonym. Może ja Wam tu przybliżę, będziecie lepiej widziały. I one wyglądają tak. Tak to wygląda. Naprawdę bardzo mi się spodobała i ten kolor jest bardzo fajny. Myślę, że do blondynek pasuje. Aha, i nie wiem, czy ja Wam mówiłam, ile ona kosztowała, bo ona dosyć sporo kosztowała, jak na taką bluzeczkę. Kosztowała 59 zł i 90 groszy. Ale naprawdę bardzo fajna i cieszę się z niej. I kolejną rzeczą jest taka kolejna narzutka. Ja bardzo lubię takie właśnie bluzki, które są na przykład koronkowe, prześwitujące, które można zarzucić na jakąś bokserkę. Bardzo fajnie to, myślę, że wygląda. I ona kosztowała mnie 39 zł i 90 groszy. Jest w takim przepięknym kolorze. Jest to kolor taki fluorescencyjny, świecący, też taki żywy, obrazkowy, morelowy. I ona jest cała koronkowa. Mam nadzieję, że mój aparat odda dobrze kolor. A kolor jest naprawdę bardzo, bardzo ładny i pasuje właśnie do opalonej cery. Na lato super się sprawdzi. I ja będę ją nosiła na przykład na jakąś białą bokserkę. Bardzo fajnie się sprawdzi moim zdaniem. I tak, jeżeli chodzi o H&M, to jest tyle. Kolejnym sklepem, jaki odwiedziłam, jest C&A. I tam kupiłam sobie kolejne dwie bluzki, tylko że już bluzki na ramionczka, które dopiero później sobie skojarzyłam, że one są bardzo podobne do tej bluzki właśnie z H&M, z tym, że ta jest na krótkie rękawy, a te są na ramionczka. Mają identyczny materiał, tylko że one kosztowały mnie 39 zł i 90 groszy. Również mają takie koraliki tutaj, poprzyklejane. No i one wyglądają tak, bo są dwie. Ja mam jedną właśnie w takim kolorze ziemistym, taki kolor ziemi, a drugi jest przepiękny, taki błękitny. I one są o takie. Bardzo przyjemne w dotyku, myślę, że naprawdę będą długo służyły. Tylko zastanawiam się właśnie, na pewno będę je prała w ręku, bo boję się po prostu, że mi się poodklejają te koraliki tutaj, te kamyczki. Ale zawsze można przykleić nawet na kropelkę. Więc to są te dwie bluzeczki. Bardzo mi się podobały. I teraz kolejnym sklepem jest sklep Top Secret. Ja tego sklepu chyba nawet nie widziałam nigdzie, w żadnej galerii, nie wiem, w Arkadii. Nie wiem, czy on jest, czy nie ma. Wydaje mi się, że chyba nie ma, ale może mnie poprawicie. Kupiłam sobie tą bluzkę, co tutaj widzicie na załączonym obrazku. To jest również taka bluzeczka typu narzutka. Czekajcie, poprawię sobie ramionczka. Może ja się podniosę i Wam pokażę. Jestem troszeczkę niewieściowa, mam takie niewieściowe spodnie, więc nie przejmujcie się, to są domowe spodnie. I ona wygląda tak. Jest bardzo fajna, taka luźniutka.
Ma bardzo fajny materiał i na rękawach ma takie wstawki z takiego jakby pluszu brązowego. Bardzo fajna, bardzo taka zwiewna i właśnie lubię takie bluzeczki zakładać na jakieś właśnie bokserki. Strasznie mi się podoba i zaraz Wam powiem jeszcze, ile ona kosztowała. I ona początkowo kosztowała około 50 zł, ale akurat nie wiem, czy w tym dniu trafiłam na promocję, czy taką promocję mają zawsze, że przy zakupie na przykład dwóch ubrań za tą tańszą rzecz płacimy 50%. Więc ona mnie ostatecznie kosztowała 25 zł, więc myślę, że no za 25 zł to po prostu świetna cena. A drugą rzeczą, którą sobie kupiłam, był sweterek, który normalnie kosztował 119,99 zł. Był już przeceniony na 59,99 zł. No i za tyle go kupiłam. Tak. I to jest sweterek taki. Świetny po prostu. Może tak jak na przykład teraz go pokazuję, to nie będzie widać, jak on wygląda tak dokładnie. Jak on leży na ciele, naprawdę rewelacyjnie wygląda. Na dole ma taki ściągacz i to jest taki jakby mały taki nietoperz. Więc tak. I rękawy ma o takie. Czyli takie niepełne, takie 3/4. Również z takimi ściągaczami. Bardzo fajny, bardzo luźniutki. Również można go opuścić tutaj spokojnie na jedno ramię. Naprawdę świetnie wygląda, to jakiś jeansowych spodni, taki właśnie luźny strój, super, bardzo mi się podoba ten sweterek. I chyba to będzie na tyle, jeżeli chodzi o ubrania. Jeszcze chciałam sobie, powiem tak szczerze, że chciałam sobie jeszcze kupić inne rzeczy i w ogóle tak chodziłam po tym H&M czy po jakichś innych sklepach i po prostu, nie wiem, albo wykupiłam wszystko co najładniejsze, albo tylko te ubrania się po prostu powtarzają. Nic mi się nie podobało praktycznie z tych ubrań. No i to co widzicie, co po prostu kupiłam, najładniejsze wybrałam. I tak jak mówię jeszcze, kombinuję, żeby właśnie pokupować sobie jakieś inne bluzki, bo mam strasznie mało bluzek i potrzebuję właśnie na ten sezon jakieś fajne bluzeczki. I ostatnią rzeczą, którą sobie kupiłam, która już jest naprawdę totalnie droga, jest najdroższa z tych wszystkich rzeczy i rzecz, o której marzyłam już, o Jezu, nie wiem, a chyba z rok albo i więcej, jest aparat, jest to lustrzanka Canona, Canon 650D, którym właśnie nagrywam ten filmik, więc nie pokażę Wam, jak on wygląda, może w jakimś innym filmiku. Do tej pory miałam kompakta, również Canona, ale właśnie kompakta, który też kosztował w sumie tyle samo pieniędzy, co ta lustrzanka. Mogłam sobie wcześniej już lustrzankę kupić, ale nie znałam się za bardzo na tym, a właśnie teraz zapragnęłam mieć lustrzankę i mówię wow, po prostu zdjęcia, jakość filmików i w ogóle opcje jakieś ustawienia. Sama mogę balans bieli wyznaczać, przysłonę, otwarcie migawki, to wszystko się tylko na razie uczę wszystkiego. Przez ostatnie właśnie, odkąd go mam, jakieś 2 tygodnie, uczę się non-stop jego obsługi. Mam go z obiektywem tym takim startowym, kitowym, 18x55 i on wygląda tak. Może ja zrobię tutaj przybliżenie. To wygląda w ten sposób. Jakość filmiku Full HD oczywiście 1900, chyba coś tam, coś tam. Nie znam się za bardzo na tym, więc Wam nie powiem. Jeżeli Was ciekawi ten aparat, to sobie wygooglujcie go po prostu. W internecie jest mnóstwo artykułów, mnóstwo filmików właśnie o tym aparacie. On jest naprawdę bardzo dobrej jakości i serdecznie Wam polecam. Zastanawiałam się pomiędzy nim a 600D, z tym, że tamten na przykład trzeba go ustawiać przez komputer, ponieważ on nie ma takiego autofokusa, jeżeli chodzi o filmowanie, a ten ma, dodatkowo ma ekran odchylany w kilku tam kątach. I naprawdę jest to po prostu rewelacyjne. Dodatkowo jeszcze sobie dokupiłam do niego małego pilota, więc mogę startować i zatrzymywać filmik właśnie z tej pozycji pilotowej. I naprawdę uczę się na razie obsługi tego i strasznie się cieszę, jestem bardzo, bardzo zadowolona. Jeszcze Wam nie powiedziałam, ile on kosztował. On bez tego obiektywu, tego 18x55,
kosztuje 2000 zł, a z obiektywem 2499, jakoś tak, 2500. Więc to jest moje po prostu cudeńko ostatnich czasów. Strasznie się z niego cieszę i po prostu codziennie wstaję rano i od razu łapię za aparat i pstrykam. Nawet nie wiedziałam, że można takie piękne zdjęcie zwykłej kropli wody zrobić, jak właśnie tym aparatem. Więc to na tyle. Oczywiście czekam na Wasze komentarze. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie kosmetyków albo jakiegoś ubrania, to piszcie. Bardzo chętnie Wam odpowiem na każde pytanie. No i oczywiście dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam Was, pa, pa.